serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym wieczorze z Szymborską, naszą noblistką. Serdecznie dziękuję za przybycie i życzę wielu wspaniałych przeżyć. I chciałam podziękować już na wstępie organizatorce pani Kasi, która za chwileczkę was wprowadzi. Dziękuję. Jest to stulecie urodzin naszej wybitnej noblistki, poetki, krytyczki, tłumaczki. Tutaj na gazecie jest to wszystko wypisane. No i cała Polska świętuje w tym roku. No i myśmy w ten jesienny wieczór stwierdzili, że też trzeba zaakcentować ten fakt, że jest to niezwykła postać. Zresztą bardzo mi bliska, uwielbiam wiersze Szymborskie, jak większość Polaków, ponieważ one tak docierają gdzieś tam do głębi, do środka. My mieliśmy taką tradycję, że robiliśmy wieczory z Korczakiem, ale później przyszła niestety pandemia i to trochę przerwała. I w tym roku nie wróciliśmy do wieczoru z naszym patronem, ale stwierdziliśmy, że poświęcimy ten czas właśnie na tą wybitną postać. No jest to zabawa dla dzieci, które przyszły ochoczo, mam nadzieję, że to będzie zaraz widać w kadrze, i poświęciły swój piątkowy czas, żeby jeszcze raz wrócić do szkoły i tutaj się z nami zabawić. To będzie zabawa przez 3 godziny, gdzie będziemy no, trochę w zamyśleniu, trochę w takim otuleniu słowem właśnie tej wybitnej naszej pisarki, poetki. Będzie najpierw konkurs recytacji. Dzieci będą prezentować swoje interpretacje głosowe właśnie różnych utworów, które sobie wybrały. Będzie na pewno ciężko to oceniać, ale tutaj nie o ocenę chodzi, tylko o to, żeby docenić w ogóle, że sięgnęły po tą poezję, która dla nich być może jeszcze jest troszkę trudna, miejscami niezrozumiała, ale jeżeli zostanie w pamięci, to nabierze nowego znaczenia na pewno za wiele lat i będzie rosła razem z tymi młodymi ludźmi. Później będziemy oglądać prezentację też o naszej wybitnej artystce. Będzie poczęstunek. Dzieci i rodzice upiekli ciasta, również nauczyciele. No i później będzie druga część, która będzie taką zabawą z formą, która też bardzo lubiła, którą polubiła bardzo Szymborska, ponieważ ona oprócz tej swojej strony takiej poważnej, gdzie ona zadaje pytania różne egzystencjalne, filozoficzne, dała się poznać jeszcze ze strony takiej osoby, która bardzo lubiła ironię i satyrę. I widać to w limerykach, czyli w takich krótkich pięciowersowych tekstach, które zawierały zawsze dwie rzeczy. To była jakaś miejscowość i zawsze to było jakieś imię i z tego tworzyła później śmieszne wiersze. Robiła to najczęściej w podróży, najczęściej jak jechała samochodem albo pociągiem, wtedy kiedy była niewygoda, ponieważ bardzo nią tam wtrzepało z ciałem i wtedy wytrzepywało te śmieszne myśli. No i powstawało dużo takich zabawnych tekstów. Widzicie, dzisiaj to będą odtwarzać wraz z kolażami, wyklejankami, które też właśnie były często dziełem Szymborskiej. Ona uwielbiała robić pocztówki, zamykała się w swoim domu i mówiła: dla nikogo mnie nie ma, Michałowi Rusinkowi, który był jej sekretarzem, bo ja teraz jestem artystką. Nie wynikało to z tego, że potrzebowała szczególnej izolacji, choć też o nią dbała, bo ona nie bardzo lubiła udzielać banalnych, szybkich wywiadów, tylko potrzebowała czasu, żeby odpowiedzieć na pytanie. Potrafiła czasem powiedzieć dziennikarzowi, że nie odpowie na pytanie teraz, proszę przyjść jesienią. No, nie zawsze docierali do niej, ale myślę, że to dawało do myślenia, że nie na wszystko się tak da na gorąco odpowiedzieć, jeśli chce się powiedzieć prawdę, a tej prawdy ona na pewno szukała. Ale wracając do wycinanek właśnie, że ona te pocztówki kleiła z różnych rzeczy, które zdobywała. W tamtych czasach było to o wiele trudniejsze, z gazet, z pierwszych reklam, które się gdzieś tam pojawiały w sklepach, z różnych fotosów, które jej znajomi przywozili z całego świata, też lub wiedzieli, że ona lubi takie różne zabawne obrazki, no i później zestawiała to i poprzez te kontrasty powstawały naprawdę niesamowite grafiki, prace. Tutaj mamy też książkę, którą kupiliśmy właśnie w Mocaku, która pokazuje, jak ona była wybitna, jaki miała ogromny dystans do rzeczywistości, jak lubiła właśnie chichotać, pomimo że nam się kojarzy z taką dostojną, starszą panią. Przypomnę też jeszcze mieszkańcom Cieszyna, że bywała wielokrotnie tutaj Szymborska w naszym mieście, ponieważ była związana przez lata ze swoim partnerem Kornelem Filipowiczem. Śladem tego jest przecudna kluba kawiarnia, którą prowadzi pani Mariola Sznapka na ulicy Sejmowej u Kornela, gdzie właśnie można i zakupić książki Szymborskiej, posiedzieć i właśnie w takim klimacie poetyckim gdzieś tam sobie poprzebywać. W tym roku tylko z tej szkoły, bo jak robiliśmy wieczory z Korczakiem, to zapraszaliśmy gości, ale teraz dopiero się rozkręcamy i stwierdziliśmy, że będzie to tylko dla naszych uczniów klas starszych 6-8, dlatego że ta poezja no jednak jest dosyć
dosyć taka wymagająca i trzeba przygotować dzieci do tego. I myślę, że już klasy od 6 do 8 są przygotowane, żeby się zmagać z tą formą i ochoczo dzięki też Sanach, która propaguje te piosenki w tym roku i w poprzednich latach, no one znają po prostu te teksty, więc jak usłyszały Szymborska, to od razu była Sanach. Będzie dzisiaj też pokaz piosenek właśnie pani, chór pani Gabrysi Mikru tutaj przedstawi kilka interpretacji takich muzycznych tych dzieł podpatrzonych u Sanach i myślę, że to też uświetni tę dzisiejszą naszą uroczystość, imprezę.